Na początku 2018 roku ruszyła modernizacja stadionu miejskiego w Brodnicy. Do końca czerwca powstanie tu nowoczesny obiekt. Podjęliśmy decyzję, żeby w końcu zmodernizować brodnicki stadion. Będzie on pełnił dwie funkcje, niejako profesjonalny stadion dla piłki nożnej i profesjonalny stadion dla lekkiej atletyki. Ja chciałbym tu nadmienić, że profesjonalne stadiony dla lekkiej atletyki znajdują się w Bydgoszczy i w Toruniu. Będzie to trzeci stadion. Nowy stadion będzie spełniać certyfikację Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Będą tu mogły odbywać się mityngi ogólnopolskie, a także w ograniczonym zakresie Mistrzostwa Polski. Mamy już wstępną certyfikację. Co kilka dni przyjeżdżają eksperci z Polskiego Związku Lekkoatletycznego, jak również Ministerstwa Sportu i sprawdzają, czy są spełniane warunki, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji, żeby ten certyfikat końcowy uzyskać. W ramach modernizacji wykonane zostanie boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej. Przewidziana została niwelacja terenu oraz odtworzenie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, wymiana bramek na nowe certyfikowane, zakup nowych przenośnych wiat dla zawodników. W ramach projektu zaplanowano również ogrodzenie terenu, a także zainstalowanie systemu zraszania trawy. To jest bardzo ważna inwestycja i nie tylko dla brodnickich lekkoatletów, ale w ogóle dla środowiska i sportowego Brodnicy, jak mieszkańców Brodnicy, bo to będzie inwestycja, która spowoduje to, że będziemy można rozgrywać tu i zawody, i trenować w ludzkich warunkach, jeżeli chodzi o lekkoatletykę. Również piłka nożna dostanie piękny obiekt. Wybudowana zostanie również bieżnia okulna, pełnowymiarowa z 4 torami okulnymi oraz 6 torami na prostej z nawierzchni syntetycznej. Arena lekkoatletyczna posiadać będzie dwuścieżkową, jednostronną skocznię do skoku w dal i trójskoku, dwustronną skocznię do skoku o tyczce, rzutnię do rzutu oszczepem, pchnięcia kulą, do rzutu młotem i dyskiem oraz stanowisko do skoku wzwyż. Realizacja inwestycji jest ważna dla brodnickich lekkoatletów zrzeszonych w Miejskim Uczniowskim Klubie Lekkoatletycznym, którzy doczekają się obiektu z prawdziwego zdarzenia. Warto dodać, że zawodnicy Miejskiego Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego w Brodnicy odnoszą sukcesy od wielu lat. Miejmy nadzieję, że nowy obiekt przyczyni się do kolejnych osiągnięć sportowców. Od 2008 roku, gdzie zaczęliśmy odnosić pierwsze sukcesy na arenie krajowej, nie będę tu wspominał ilości medali, ale mamy również medalistę już Mistrzostw Świata z Korei, gdzie ta sztafeta w składzie sztafety, ta, która biegła teraz na Mistrzostwach Świata w Wielkiej Brytanii, gdzie polska reprezentacja tak pięknie wypadła, a 400-metrowcy ustanowili rekord świata. Właśnie w tym składzie oprócz biegał jeszcze Mateusz Zagórski. Urząd Miejski w Brodnicy na modernizację obiektu pozyskał dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Całość tej inwestycji to jest około 4,5 miliona złotych. 1,5 miliona złotych dostaliśmy z dotacji z Ministerstwa Sportu. Zakończenie realizacji inwestycji, którą realizuje firma Tamex, a podwykonawcą jest brodnicka firma Westerbud, przewidziane jest na koniec czerwca bieżącego roku. Uzyskanie końcowego certyfikatu będzie trwało dodatkowy miesiąc. W latach kolejnych planowana jest modernizacja trybun stadionu. W latach następnych byśmy chcieli zmodernizować jeszcze tutaj trybuny dla publiczności. Już nawet w planie, wieloletnim planie inwestycyjnym taka inwestycja została umieszczona. Rada Miejska podjęła pozytywną decyzję co do realizacji tego zadania i myślę, że po zakończeniu właśnie tych trybun na długie lata w Brodnicy z tym obiektem sportowym znajdującym się tutaj przy tej ulicy będziemy mieli spokój.